Znaje pan Stefan Gawroński, przyrodnik z Chrzanowa. Panie Stefanie, dlaczego warto się wybrać do Doliny Trzech Stawów na osiedlu Kąty, szczególnie rano lub wieczorem? Zapraszamy tutaj, żeby przyjść i posłuchać natury, posłuchać głosów ptaków. Oczywiście to trzeba zrobić, powiedzmy, w okresie takim, no teraz czerwiec do połowy lipca, no jeszcze w lipcu ptaki się odzywają, w okresie kiedy gniazdują tu. Możemy tu posłuchać takie ptaki jak trzciniaka, jak słowika, no i takie ptaki, które często nawet na osiedlach występują, jak zięba, ale też gniazduje tutaj na przykład wilga z takich rzadszych ptaków. Warto też wybrać się, no teraz już jest okres taki, no powiedzmy, pogoda płazów, ale wczesną wiosną, w kwietniu, maju warto posłuchać po prostu tokujących tutaj żab. Także też warto zwrócić uwagę na roślinność, która tutaj porasta. Na okolicznych łąkach rosną ciekawe gatunki chronionych roślin, jak kosaciec syberyjski, niektóre gatunki storczyków. Także zachęcamy Państwa, żebyście Państwo odwiedzili cztery kąty, które są po zabiegach rekultywacyjnych. Łatwo tu dotrzeć i popatrzeć na naturę.